Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Stellar. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Stellar, czyli platforma umożliwiająca wymianę środków płatności, tokenów XLM, platforma do tworzenia smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji, dojrzały produkt, ogromna infrastruktura, także zaraz przyjrzymy się, co w tym projekcie się dzieje ciekawego i przeanalizujemy te czynności, które są akurat obecnie wykonywane przez zespół. Portal CoinPaprika, zakładka Overview, tutaj widzimy projekt w fazie działającego produktu. Jest na rynku już ponad 6 lat, także niezwykle dojrzały projekt. Zakładka Code Progress. Podlinkowane tutaj jedno z repozytoriów, dokładnie Stellar Core. Ponad 80 osób zaangażowanych w tworzenie projektu, ponad 2300 gwiazdek na GitHubie. Od razu zwraca uwagę fakt wielu komitów, pomimo tego, iż projekt jest w fazie działającego produktu, także tutaj na pewno większość projektów do tej pory przeze mnie omawianych może brać przykład z tego projektu, z tego względu, iż cały czas coś tutaj się dzieje, pomimo tego, że mamy działający produkt, ale pamiętajmy o tym, że przy działającym produkcie cały czas coś jest do zrobienia, cały czas można go ulepszać. I cały czas takie prace należy wykonywać. Przejdźmy sobie na GitHub, strona główna organizacji Stellar na GitHubie. Tutaj uwagę zwraca, że jest to chyba pierwszy projekt, który korzysta właśnie z sekcji Projects na GitHubie dla organizacji. Zwali go te platform, podlinkowali konkretne repozytoria. Tablica Kanban, zgodna z agile'owym, czyli zwinnym podejściem do wytwarzania oprogramowania. Tutaj sekcja Backlog mówi nam to, co wszystko twórcy chcieliby w ramach tego projektu platform właśnie zaimplementować. Tutaj widzimy sekcję, która mówi nam o tym, co będzie w następnej kolejności przeznaczone do realizacji oraz sekcja obecnego sprintu, czyli to, nad czym aktualnie w tym sprincie pracują programiści, pracuje zespół deweloperski. Sprint, czyli okres czasu, w którym zespół zobowiązał się dostarczyć pewną określoną funkcjonalność, a tą funkcjonalność tutaj określają właśnie te linki do konkretnych issue w danym projekcie. Zakładka In Progress, Needs Review, czyli to, co wymaga jeszcze przejrzenia oraz to, co zostało zrobione i już uznane za zakończone przez zespół. Także bardzo fajnie i dobrze prowadzony projekt. Projekt składa się z dużej liczby 60 repozytoriów. Tutaj mamy 6 przypiętych, uznanych za najważniejsze. Oczywiście Stellar Protocol, Stellar Core i inne Stellar SDK dla języka JavaScript, czyli biblioteka kliencka umożliwiająca komunikację właśnie z głównym węzłem sieci Stellar. Przyjrzymy się pokrótce może kilku z tych repozytoriów. Projekt pisany jest w języku C oraz w języku C++, także to są wydajne narzędzia przeznaczone właśnie do tego typu zastosowań. Zakładka Issues, ponad 120 otwartych. Oczywiście zwracamy uwagę na labelowanie, czyli coś, co nam pomaga zwiększyć czytelność prowadzenia tego projektu. Tutaj jest to jak najbardziej dobrze prowadzone. Uwagę powinno zwrócić dość duża liczba issue oznaczonych jako błędy, czyli to na pewno musi zostać zaimplementowane i rozwiązane do czasu
przygotowania kolejnej wersji. Zakładka pull request również aktywnie wykorzystywana przez zespół. Tutaj naprawdę nie ma się do czego doczepić. Projects, czyli kolejne wersje oprogramowania ponumerowane zgodnie z przyjętą konwencją. Ponownie widzimy tablicę Kanban, praktycznie to już jest wykonane, o czym również sygnalizuje nam tutaj zapełniona ten pasek postępu. Wersja 13.0.0, cały czas w trakcie tworzenia, widzimy, mam tutaj co zostało do zrobienia, co cały czas, nad czym cały czas trwają prace. Zakładka Security, tutaj nie ma informacji w Advisors o Polityce Bezpieczeństwa, jest informacja o programie Bug Bounty, który jest prowadzony przez właśnie organizację, fundację Stellar na ich stronie. Teraz może sobie przejdźmy, jak przy tym jesteśmy. Dosyć duży, fajnie wyglądający program Bug Bounty. Tutaj oczywiście też powołują się na OWASP, czyli na znane dobre praktyki w ramach prowadzenia programu Bug Bounty, programów zarządzania podatnościami i tego typu sprawami organizacyjno-technicznymi. Także tak naprawdę kolejna dobra wiadomość, kolejny plus dla tego projektu. Tutaj proszę zwrócić uwagę na wycenę poszczególnych kategorii podatności. Krytyczna podatność może nam przynieść zysk nawet 25 tysięcy punktów, przy czym 1 punkt to 1 dolar. Także tak naprawdę możemy zyskać nawet 25 tysięcy dolarów, płatne oczywiście w lumenach, czyli tokenie tego projektu. Myślę, że to jest całkiem pokaźna suma jak za tego typu błąd na właśnie takiej platformie. Także oczywiście plus dla tego projektu. Zakładka Insights. Tutaj szybkie podsumowanie tego, co tak naprawdę się dzieje. Wydawane wersje Release Candidate w wersji 12.0.0, czyli to, co widzieliśmy Projects, zgrzewane pull requesty. Muszę przyznać, że naprawdę dobrze ten projekt wygląda i ciekawie jest prowadzony. Pomimo tego, iż projekt ten jest w fazie gotowego produktu, co jest również zaskakujące, oczywiście w pozytywnym sensie, mamy roadmapę na cały rok 2019 i o tyle to jest fajnie i dobrze przygotowane, że ta roadmapa jest podzielona na poszczególne komponenty całej platformy. Stellar Core, Horizon, Platform, Product, Ekosystem, czy też organizacja. Oczywiście odhaczane są kolejne wykonane w tym zakresie funkcjonalności. Także to też dosyć fajnie wygląda. Tutaj widzimy odwołanie się do informacji zamieszczonych na GitHubie. Przejdźmy do tego repozytorium. Stellar Protocol, czyli dyskusje, coś na wzór BIPS-ów bitcoinowych. Tutaj to są podzielone na Core Advanced Proposal, czyli CAPS-y i CEPS-y. To w polskim języku dosyć śmiesznie brzmi. Niemniej jednak jest to oczywiście odpowiednik popularnych bitcoinowych BIPS-ów. I tu widzimy, że mamy zobowiązanie wykonania dwóch kapsów 0.0.15 i 0.24 w czwartym kwartale tego roku. Jeśli chcemy dokładnie zobaczyć, z czym to się wiąże, to możemy sobie przejść tutaj do zakładki Core i znaleźć odpowiedni kaps, na przykład 0.0.15. Tutaj już z pełną oczywiście dokumentacją i to, czym to będzie się wiązało, jeśli chodzi o wdrożenie tego do właśnie sieci produkcyjnej. Także też niezwykle fajne połączenie. Tak naprawdę to, czego mi tu jedynie brakuje w tym zakresie, to jest bezpośrednie połączenie tych tutaj rzeczy wymienionych w roadmapie z repozytorium na GitHubie. Mamy co prawda odwołanie do kapsów, ale już zupełnie idealnie byłoby, jakby założone były, dajmy na to, w Stellar Core projekty związane właśnie z implementacją tych poszczególnych
funkcjonalności wyjętej w roadmapie. Oczywiście to już jest taki typowo modelowy i trochę nawet wyidealizowany przykład, pomimo tego, iż to jest tutaj naprawdę bardzo dobrze prowadzone. Czyli program Bug Bounty mamy omówiony. Projekt Stellar posiada również swoje konto na Travisie Continuous Integration, także tutaj również mamy podgląd tego, czy zmiany wrzucane na repozytorium powodują poprawne tworzenie buildów całego środowiska, czyli czy nie ma żadnych błędów. Oczywiście, tak jak zawsze to powtarzam, od czasu do czasu warto tutaj zwrócić uwagę, czy rzeczywiście wszystko idzie zgodnie z planem. Stellar również posiada parę swoich pakietów w serwisie NPM. Tutaj widzimy JS Stellar Wallets, czyli SDK do tworzenia własnego portfela, implementacji portfela dla tej platformy w języku JS. Średnia adopcja na przestrzeni poprzednich tygodni tej biblioteki około 100, także też dosyć dobrze wygląda. Co ciekawe, kolejne biblioteki mają tego jeszcze więcej. Tutaj widzimy, że liczby wyrażone w tysiącach, mamy 85 zależnych projektów od tego, także to nam tak naprawdę potwierdza fakt, że jest to działający produkt, jest to produkt, na bazie którego budowane są na pewno rozwiązania, tak jak to chwalą się na swojej stronie rozwiązanie na przykład firmy IBM WorldWire, które jest zaimplementowane na bazie platformy Stellar. Tutaj kolejna biblioteka Stellar Base, również adopcja tej biblioteki liczona w tysiącach w ujęciu ostatnich tygodni, także to są wartości na pewno robiące wrażenie, jeśli chodzi o projekt kryptowalutowy, 18 zależnych projektów, także jak najbardziej widać, że tutaj na bazie tej platformy są tworzone projekty. I to oczywiście żyje już pomału swoim życiem. Zespół też jak najbardziej dba o to, czy mogą świadczyć informacje dotyczące, kiedy ostatnie wersje tej biblioteki zostały wydane i umieszczone w serwisie NPM, umożliwiając przez to właśnie tworzenie rozwiązań przez zewnętrzne zespoły bazujące na platformie Stellar. Kolejna informacja, Stellar posiada swój profil w serwisie Stack Exchange, także tutaj również mamy miejsce, gdzie możemy pytać, zadawać pytania, takie już typowo stricto techniczne, typowo programistyczne. Tutaj widzimy, że tych pytań już jest ponad 1060 zadanych, także nie jest to martwy projekt, nie jest to martwy profil na serwisie Stack Exchange. Tak jak wspomniałem wcześniej, naprawdę widać, że ten projekt żyje i coś tutaj w tym zakresie się dzieje. Widać dobre wsparcie, widać dobrą organizację, widać program Bug Bounty, który jest fajnie opisany, widać roadmapę dobrze prowadzoną, podzieloną na komponenty. Także muszę przyznać, że naprawdę projekt ten robi wrażenie i pozostaje życzyć, że oby dalej tak to było prowadzone i oby jak najwięcej ciekawych projektów na tej platformie było tworzonych. Dziękuję, to wszystko jeśli chodzi o ten projekt na tę chwilę. Tak jak to wcześniej już przed chwilą podsumowałem, projekt robi dobre wrażenie, pozostaje zachęcać zewnętrzne zespoły do tworzenia własnych rozwiązań na tej platformie. Oczywiście projekt ten również będę brał pod uwagę przy tworzeniu rankingu platform Smart Contract kolejnej edycji. Także dziękuję Wam za poświęcony czas. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Zachęcam również do odwiedzenia pozostałych kanałów publikujących treści związane ze środowiskiem kryptowalut i blockchain. Dziękuję. Cześć.